2 września wspominamy świętą Beatrice Silve, dziewicę. Beatrice Menezes urodziła się w miejscowości Ceuta w Portugalii w roku 1424. Należała do rodziny arystokratycznej. Jej bratem był błogosławiony Amadeusz z Portugalii, franciszkanin. Wychowywała się na dworze księżnej Izabeli Portugalskiej. Kiedy księżna wyszła za mąż za Jana II Kastylijskiego, zostawiając królową Kastylii i Leon, Beatrice razem z nią udała się do Hiszpanii. Z racji swojej urody Beatrice wzbudzała zazdrość, także u królowej Izabeli. W wyniku intryg dworskich Beatrice musiała uciec z dworu Jana II Kastylijskiego i schronić się w klasztorze dominikańskim w Toledo. Spędziła w tym mieście 30 lat, mieszkając w klasztorze Cysterek. Pod wpływem objawień Matki Bożej, która prosiła ją o założenie nowego zgromadzenia ku jej czci, Beatrice z kilkoma towarzyszkami, za zgodą Stolicy Apostolskiej, objęła na własność klasztor w Toledo, przejmując go od królowej Izabeli I Kastylijskiej. W ten sposób w 1484 roku w Toledo powstał nowy zakon sióstr franciszkanek od niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, zwany także koncepcjonistkami. W 1489 roku za pozwoleniem papieża Innocentego VIII siostry przyjęły regułę cysterską. Zobowiązały się do codziennego odmawiania oficjum o niepokalanym poczęciu i oddały się pod władzę duchowieństwa archidiecezji. W roku 1501 papież Aleksander VI przyłączył je do wspólnoty benedyktyńskiej San Pedro de las Duenes pod regułą świętej Klary. Jednakże w roku 1511 Juliusz II dał im osobną regułę. W 1616 roku powstały także odrębne konstytucje zakonne. Drugi klasztor nowego zakonu ufundowano w 1507 roku w Torrigo. Stamtąd siostry trafiły do 7 kolejnych, nowych fundacji, rozszerzając zakon na Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Francję. Reguła zgromadzenia nakazywała noszenie pod białym habitem niebieskiego szkaplerza, który wkrótce stał się popularny w całej Hiszpanii. Beatrice zmarła w opinii świętości 9 sierpnia 1490 roku w Toledo, w 6 lat po założeniu zakonu koncepcjonistek. Jest pochowana w klasztorze w Toledo. Beatyfikował ją w 1926 roku papież Pius XI, a kanonizował papież święty Paweł VI w roku 1976. Jest patronką więźniów. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Beatrice wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.